Gratuluję trenerowi Glińskiemu i drużynie MKS Dąbrowa Górnicza zwycięstwa. Myślę, że o tym zadecydowały, znaczy na pewno zadecydowała druga kwarta. Natomiast generalnie nasz start i pierwsza połowa, gdzie graliśmy bez obrony, kompletnie bez obrony, mało agresywnie, przyczyniła się do tego, że później było te straty ciężko nam odrobić. Graliśmy tak, jak nie chcieliśmy grać w tym meczu i to też na pewno jest dla nas jakiś tam problem, duży problem. Natomiast no, pierwszy mecz taki nam się zdarzył, więc miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy. Na pewno, żeby się nie powtórzyło, musimy, tak jak powiedziałem, dużo agresywnie zaczynać mecze i wygrywać je obroną, a nie liczyć tylko, że wpadnie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera drużyny Pogłoskiego? Jeżeli nie ma, to o komentarz do tygodniowego spotkania poproszę zawodnika Przemysława Żołnierewicza. Tak jak trener powiedział, my przegraliśmy ten mecz w obronie. My jesteśmy, mogę szczerze powiedzieć, że utalentowaną drużyną w ataku, ale każda drużyna może mieć swój dzień i może nie mieć swojego dnia i nie możemy liczyć tylko na to, że przerzucimy drużynę przeciwną. Dzisiaj zagraliśmy od początku bez zęba w obronie, gdzieś tam bez energii i zaangażowania i przeciwnicy to sobie to wykorzystali w pierwszej połowie. Zdobyli dużo punktów łatwych spod samego kosza, a to się nie może zdarzyć. Przez to załapali po prostu wiatr i ucierpli nam kilkanaście, 20 punktów. Później ten mecz był już ciężki do złapania i dlatego przeciwnik wyjechał. Dziękuję. Gratuluję swoim zawodnikom. To dla nas bardzo ważne, bardzo trudny mecz. Cieszę się, bardzo ważne zwycięstwo. Po początku 0-3, kiedy we wszystkich meczach byliśmy blisko, no, cały czas ciężko pracowaliśmy. Wygrana na wyjeździe w Lublinie, bardzo ważna. Dzisiaj wygrana z zespołem, który jest notowany w ścisłej czołówce krajowej i na pewno jego aspiracje w tym sezonie są bardzo wysokie. Dla nas to bardzo ważne, że w końcu odnaleźliśmy się w tej lidze. Szukamy zwycięstw, szukamy punktów. Będziemy starali się walczyć jak najlepiej. Ale podstawową rzeczą jest to, że nasz zespół się walczył bardzo mocno i to jest dla nas bardzo ważne. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to poproszę o komentarz zawodnika Bena Richardsona. Ben, please share your opinion about today's game. Please share your opinion about today's game. I think, you know, we came out really confident. We wanted to, you know, play better at home. Last time, you know, we didn't have our best game here in front of the fans. So we were happy to come out and bring a lot of energy from the jump. And I think from the start, we did a good job of, you know, pushing the pace and being aggressive. I think that helped us getting a lead early. Did a good job, you know, in the second quarter of doing that. And overall, I think that, you know, we stayed focused. We got stops when we needed to and you know, attacked at the opportune times.